Dzień dobry moi drodzy, jak widzicie jestem dzisiaj bez makijażu, jeszcze bez makijażu, bo za chwilę wykonamy go wspólnie. Do nagrania tego filmu zainspirował mnie Paweł, ponieważ kilka dni temu nagrywaliśmy na Instagram Pawła filmik właśnie z takim świątecznym makijażem i stwierdziłam, że w sumie spróbuję sama go odtworzyć troszeczkę w takim moim klimacie i pokażę Wam krok po kroku, jak go wykonuję, jakie kosmetyki stosuję. Być może będzie on też dla Was taką świąteczną inspiracją. Zacznijmy może od tego, że w święta mamy czuć się komfortowo i mamy wyglądać ładnie. A jak doskonale o tym wiecie, przygotowania do świąt, gotowanie, sprzątanie, nie tylko, potrafią być wyczerpujące. Więc najważniejsza sprawa, którą należy wykonać przed przystąpieniem do makijażu, to jest oczywiście zadbanie o cerę. Ja polecam Wam nałożenie płatków nawilżających, rozświetlających w okolicy oczu, wykonanie jakiejś rozświetlającej maseczki, dobrze nawilżającej, a następnie nałożenie przede wszystkim serum z witaminą C lub też kremu z witaminą C, który jeszcze dodatkowo rozświetli Waszą skórę i sprawi, że będziecie czuć się komfortowo, będzie ona miała taki ładny, naturalny blask. A jak już jesteśmy gotowe, no to zabieramy się za makijaż. Jestem już gotowa i na początek taki mój mały trik, który lubię wykonywać jeszcze przed nałożeniem podkładu, czy pudru, czy kremu BB CC, to jest nałożenie takiego kremowego rozświetlacza od marki Fridge. Ja go nakładam przy pomocy pędzelka, takiego do korektora, w takich miejscach jak tu, tutaj, odrobinkę tu i teraz będę go rozcierać. Jak widzicie, skóra teraz nabrała jeszcze takiego dodatkowego blasku i moja propozycja dla Was, zamiast nakładać ciężki podkład, czy to na Wigilię, czy w pierwszy, czy w drugi dzień świąt, to postawcie jednak na krem BB lub krem CC, który tylko ładnie wyrówna Wasz koloryt, ale nie będzie zbyt ciężki, nie będzie obciążał Waszej skóry i też ona będzie ładnie wyglądała przez tych kilka godzin, kiedy spotkacie się w gronie rodziny. Ja będę nakładać krem CC od marki IT Cosmetics i aplikuję go dosłownie odrobinkę. Zobaczcie, odrobinkę. A następnie rozcieram przy pomocy moich paluszków. Dodatkowo łapię jeszcze za zmoczony beauty blender i będę sobie tutaj wklepywać ten krem CC, żeby uzyskać właśnie taki bardzo naturalny efekt, ale żeby skóra wyglądała dobrze, żeby wyglądała świeżo przede wszystkim i była też ładnie rozświetlona i nawilżona. Zobaczcie, jak fajnie wyrównał mi się koloryt, ale też, co jest bardzo ciekawe, to ten rozświetlacz w kremie, który nałożyłam wcześniej od marki Fridge, daje taki efekt blasku. Widzicie to? Teraz czas na korektor. Ja stosuję korektor od jakiegoś czasu od marki Tarte. Jest to korektor Shape Tape. Korektor, o który bardzo często mnie pytacie. Jest on gęsty i mocno kryjący. Dlatego ja nakładam go w okolicy oczu dosłownie odrobinkę. Taka ilość spokojnie mi wystarczy i teraz przy pomocy takiej małej gąbeczki Beauty Blender będę go sobie tutaj nakładać, aplikować w okolicy oczu. Skóra przygotowana, to teraz czas na puder. Nakładam odrobinę pudru HD od Eveline w okolicy oczu i na górną powiekę.
Czas na puder, który nałożę na całą twarz i nie będzie to puder matujący, ciężki puder kryjący. Będzie to kompakt, kompakt od Estée Lauder, który daje właśnie takie naturalne wykończenie, ale też nie obciąża skóry i nie robi takiego, jak to się mówi, płaskiego matu. I w tym celu oczywiście zastosuję pędzel taki gruby do pudru. Teraz czas na cienie i tutaj pojawi się paletka od Tarte i zastosuję cień, taki piękny, słuchajcie, błyszczący, nie wiem czy wy będziecie to widzieć, raczej nie. Pięknie, taki błyszczący, rozświetlający w kolorze delikatnego złota i nałożę go na całą powiekę. Na tym etapie równie dobrze możecie położyć na górną powiekę rozświetlacz, ten sam rozświetlacz, który będziecie aplikować tutaj w okolicy kości jarzmowej. Ale teraz przejdziemy do bronzera i od jakiegoś czasu stosuję bronzer od Estée Lauder, właśnie ten Bronze Goddess Trio. Mieszam sobie wszystkie trzy kolory, które tutaj mam, ale tak bardzo delikatnie. O, zobaczcie, ja to robię w ten sposób. I teraz będę aplikować tu. Kolejny krok, róż. Róż od Tarte w takim bardzo ładnym, ciepłym kolorze. Zobaczcie. I dosłownie odrobinę tutaj na tak zwane pućki. Teraz będę całość blendować przy pomocy takiego dużego, puchatego pędzla. I czas na rozświetlacz. Rozświetlacz, który również jest z tej serii Bronze Goddess od Estée Lauder i to jest numer 03, czyli Modern Mercury, jeden z moich ulubionych. Nakładam go przy pomocy takiego wachlarzowego pędzelka. No dobrze, moi drodzy, to teraz wykończymy sobie oczy i jeden jedyny krok. To będzie czarna kreska, wykonana kredką od Estée Lauder Double Wear, bardzo mocna, intensywna czerń i kreska będzie właśnie tutaj na górnej powiece przy linii rzęs, troszeczkę wyciągnięta w tę stronę. Moje drogie panie, taki mały trik, który zdradził mi Paweł, żeby jak kiedy korzystamy z kredki, zwłaszcza czarnej kredki, to pamiętajcie o tym, żeby jeszcze dodatkowo podnieść sobie troszeczkę tutaj powiekę i zrobić tą kredką wypełnienie pomiędzy rzęsami. I gotowe. To teraz zabieramy się za brwi. I w tym celu stosuję takie oto mydełko. Też ostatnio ktoś z Was pytał się mnie, czy mi się dobrze sprawdza, czy jest to fajny produkt. Ja przez wiele lat stosowałam żel do brwi, ale od jakiegoś czasu stosuję właśnie takie mydełko. I powiem Wam szczerze, że mimo tego, tak naprawdę kosztuje ono dosyć dużo, zobaczcie. A uważam, że chyba jednak lepiej sprawdza się zwykłe mydełko glicerynowe. Chociaż być może ktoś z Was stosuje właśnie ten oto produkt do brwi i uważa, że jest o wiele lepszy niż mydło. Ja jednak mimo wszystko uważam, że
Jeśli macie mydełko glicernowe, spokojnie Wam wystarczy, wcale nie musicie inwestować w tak drogi produkt do brwi. Łapię za taką oto szczoteczkę do brwi, która już jest mokra. Pocieram sobie tutaj oto mydełko. I teraz będę zaczesywać moje brwi do góry. Zobaczcie teraz, jak podniosły się powieki, wykonując właśnie taki trik, że zaczesuję te brwi do góry. Poczekam teraz chwilę, aż brwi mi wyschną i w tym czasie nakładam na rzęsy odżywkę, taką bazę białą od Eveline. Let us all come together. Let your love keep shining and for always be remembered. Tuż do rzęs to będzie taka oto miniaturka od marki Benefit i powiem Wam, że ten tusz całkiem dobrze się u mnie sprawdza. Ja co prawda nie lubię szczoteczek tego typu, czyli takich szczoteczek silikonowych, ale wiecie co, ta jest naprawdę ciekawa i fajnie pracuje na takich krótkich rzęsach jak moje. No dobra, to teraz musimy wyczesać właśnie te górne rzęsy. Okej, mamy to. Czas wykończyć brwi i w tym celu będę stosować cień do brwi od marki Inglot. W opisie oczywiście zostawię Wam, jaki jest to numer. Biorę za pędzelek, łapię za pędzelek i wypełniam teraz moje brwi. Gotowa. Wydaje mi się, że po tej stronie troszeczkę mam cień, jeśli chodzi o światło, więc może Wam się wydawać, że jest tutaj ciemniej, ale widzę siebie tutaj w lusterku, które mam przede mną. Jest perfekt. To teraz dokończymy dolne rzęsy. Moi drodzy, wisienka na torcie, czyli usta. A skoro mamy święta i możemy sobie pozwolić na to, żeby przebywać w gronie rodziny bez maseczki, to proponuję Wam oczywiście intensywną pomadkę. Ja wykorzystam do dzisiejszego filmiku pomadkę marki Sisley w odcieniu 29, w przepięknym kolorze. Ona jest matowa, ale później Wam jeszcze coś pokażę. Tak naprawdę powinnyśmy nałożyć wcześniej konturówkę w identycznym odcieniu. Ja nie posiadam takiej konturówki, ale jeśli zależy Wam na tym, żeby pomadka przetrwała cały wieczór lub też świąteczny dzień, to jednak warto postawić na tę konturówkę. Najpierw obrysować nią linię ust, wypełnić usta, a potem dopiero położyć pomadkę. Ja to zrobię dzisiaj bez. Ponieważ wcześniej dobrze nawilżyłam usta i pod pomadkę jeszcze nałożyłam pomadkę ochronną, nawilżającą, to teraz macie wrażenie, że ta pomadka jest taka bardziej, powiedziałabym, kremowa. Nadmiar pomadki zawsze odciskamy w chusteczkę. I coś na wykończenie, taki przepiękny błyszczyk od marki Estée Lauder, który ma jeszcze dodatkowo drobinki.
Tak prezentuje się moja wersja świątecznego makijażu. Jest dużo błysku, jest czerwona pomadka, delikatna kreska na powiekach, dobrze podkreślone rzęsy. Przypominam, że linki do produktów, które Wam tutaj dzisiaj pokazałam, o których mówiłam, znajdziecie w opisie do filmu. Dajcie znać, co myślicie o takim makijażu. Klasyk, ale myślę, że każda kobieta będzie czuła się w nim idealnie na święta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa! Cause you left something for me.